Cześć, z tej strony Kirion, a to jest kolejny odcinek z Photostream. Przy okazji odcinka na temat handlu, jeden z komentatorów poprosił odcinek na temat najlepszych zestawów statków dla małych grup graczy. Temat jest dość obszerny i ciekawy, więc postanowiłem się nim zająć. Jednak w czasie, gdy nad nim myślałem, zdałem sobie sprawę z tego, że postrzegamy wiele spraw związanych ze Star Citizenem przez pryzmat normalnej gry. Nie powinniśmy tego robić. W przeciwieństwie do większości MMO, ta gra już kilka dni po wyjściu znajdzie się w fazie endgame. Większość gier na samym początku zaczyna od levelowania, wspólnych przygód. Jednocześnie trwa wyścig, kto pierwszy dobije do końcowych poziomów, a gracze, którzy po prostu chcą czerpać przyjemność z gry, idą swoim tempem. Dochodzi jednak do pewnych zjawisk z tym związanych. Na samym początku gracze, którzy dotrą do końca, stają się najmocniejsi. Rynek w tym czasie ma bardzo wysokie ceny końcowych przedmiotów, podczas gdy przedmioty słabsze szybko tanieją. Jednocześnie ci gracze, którzy dotarli na koniec jako pierwsi, zarabiają wielokrotnie więcej niż gracze na dole drabinki. Inaczej postrzegają daną ilość waluty niż gracze na przykład po środku tej piramidy. W końcu, jak zarabiasz milion na godzinę, 100 tysięcy nie jest dla ciebie problemem. Jak zarabiasz 10 tysięcy na godzinę, no to 100 tysięcy to sporo. Co to ma wspólnego ze Star Citizenem? Widzicie, w Star Citizenie na starcie będzie duża grupa graczy zaczynająca z poziomu końcowego albo gdzieś blisko niego. Dodatkowo mechanika gry pozwala na współdzielenie tego stanu. Możesz się zaciągnąć na dużym statku u innego gracza i zarabiać na poziomie znacznie powyżej tego, na który pozwalają twoje jednostki. Różnica w tempie zarabiania będzie tym większa, im większa będzie różnica wielkości posiadanych jednostek. Dla przykładu, osoba posiadająca freelancera ma 52 SCU ładowni. Jest to 4 razy więcej niż ma Aurora, więc daje znacznie większy potencjał do zarabiania. Można w tym statku zarabiać również samemu. Jeżeli jednak spojrzymy na większe jednostki, które mają w okolicy 3 do 5 tysięcy, to okaże się, że jednostka mająca 100 razy więcej pojemności, te możliwości zarabiania ma znacznie większe. Nawet jeżeli będziemy zarabiać 30 razy tyle, ile w tym samym czasie zarobiłby freelancer i będzie wymagać do zatrudnienia ochrony, to potencjał do zarabiania jest znacznie większy. Jeżeli to przeskalujemy na Hula E, który ma 98 tysięcy pojemności, no to potencjał zarabiania na osobę jest jeszcze większy. Jaka jest więc różnica między lataniem freelancerem a zatrudnieniem się gdzieś przy większym statku, niekoniecznie bezpośrednio na? Cóż, to będzie kilka do kilkunastu razy większy zarobek. To co mówię, dotyczy w zasadzie każdej gałęzi gospodarki. Ochrona konwojów, szeroko rozumiane wydobycie, prawdopodobnie eksploracja, złomiarstwo. Wszędzie ta skala będzie widoczna. Nie wiem, jak będzie z misjami bojowymi czy researchem, bo na te tematy jeszcze za mało wiadomo, ale nie sądzę, żeby tutaj było inaczej. To powoduje pewne zjawiska w gospodarce, których cyk raczej się nie spodziewa. Mało kto będzie chciał już na starcie robić te mniej dochodowe zajęcia, jeżeli będzie miał dostęp do tych lepiej płatnych. Jeżeli posiadasz myśliwca, to naprawdę będziesz ochraniać kogoś w konstelacji, jeżeli możesz chronić hulace za kilka razy większą pensję? To nie nastąpi oczywiście pierwszego dnia, ale po 2 tygodniach gry wszyscy będą już dobrze wiedzieć, jak to wygląda. Mogę się nawet mylić i już pierwszego dnia przećwiczeni w becie gracze będą doskonale wiedzieć, w którą stronę iść. Możecie powiedzieć, że przecież tych dużych statków nie jest tak dużo. Szacuje się, że statki kosztujące po $350 sprzedane zostały w ilości około kilkunastu tysięcy sztuk każdy. Teoretycznie, jeżeli na starcie osiągniemy 10-20 milionów graczy, to może się wydawać nie tak dużo. Daje to bowiem jeden taki statek na 1000 graczy. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę, że tych statków jest kilka rodzajów, to statystyka spada do około 1 na 100 graczy. Teoretycznie są osoby, które mają więcej niż jeden, i przecież nie będą nimi latać naraz, ale ma być możliwość udostępniania statków, a to oznacza, że jeżeli gracz jest w organizacji, to cała organizacja będzie mogła z tych statków korzystać, o ile jej na to pozwoli ich właściciel.
Idąc dalej, statek wymaga sporego zaplecza. Sam statek ma 5-8 osób, z czego obstawiam 3/4 to będzie NPC. Do tego będzie potrzebna ochrona i być może jeszcze jakieś zaplecze w postaci transportu albo innych statków wsparcia, co może nam ilość potrzebnych graczy podnieść do 6-10 plus oczywiście tabun NPC-ów. To oznacza, że minimum 10% graczy będzie miało na starcie zyski z dużych statków. Zakładając, że sporo z tych osób będzie miało tylko statek startowy, to jak to wpłynie na ich osobiste finanse? Cóż, rozważmy wariant, że na freelancera w grze trzeba zarabiać około 2 tygodni. Czekaj. Zarabiać? Ale jak? Wątki pod tytułem ile czasu będzie trzeba zarabiać na konstelację wracają na Reddicie regularnie i kompletnie nikt nie bierze pod uwagę tego, jak będzie na starcie gra wyglądać. Jeżeli w Aurorze na freelancera zarabia się 2 tygodnie, to ile czasu potrzeba, jeżeli zatrudnię się u kogoś na Merchantmanie? Jeżeli pensja będzie 10 razy większa niż maksimum, które mogę zarobić na Aurorze, to z 2 tygodni robi się troszkę ponad 1 dzień. Banu Merchantman wymaga 8 osób obsługi plus ochrona. Nawet jeżeli przyjmiemy 10 graczy, to na każdego gracza przypada 500 SCU. Aurora ma 13, Freelancer ma 54. To przeliczenie oczywiście nie jest dobre, bo banu będzie dużo dłużej ładowany i nie załaduje się najlepszej jakości towarem po brzegi, ale nawet wtedy będzie to dużo lepszy zarobek niż na Aurorze czy Freelancerze. Ze względu na system reputacji, gracze, którzy będą się specjalizować w danej gałęzi, będą mogli znacznie zwiększyć swój margines zarobku. W mojej ocenie zwiększy to możliwości zarobku jakieś 300, może 400% w stosunku do bazowego. Wielkość statku ma jednak większe znaczenie. Jakie będą skutki po tych 2 tygodniach od startu gry? Nie ma co liczyć na obstawę graczy w małych statkach, chyba że gracz jest znajomym. Nie stać cię na taką obstawę. Ci ludzie będą wybierać obstawę, z której będą mieli dużo wyższą pensję. Łatwo będzie znaleźć zatrudnienie na większych statkach. Mimo wszystko nie każdy chce pracować jako podwładny na takim statku. Oczywiście może się to wydawać na początku bardzo ciekawym zajęciem, ale na dłuższą metę to mam wrażenie, że może być trochę nudnawe. Piraci będą lubić rabować mniejsze statki. Ochrona NPC będzie się dość łatwo rozwalać, a duże ilości towaru trudno się rabuje ze względu na mechanikę związaną z przenoszeniem towaru ze statku na statek. Długi czas, który jest potrzebny na obrabowanie takiego statku, to jest potencjalne ryzyko. W związku z tym, aby nie ryzykować, bardziej będzie się opłacało obrabować, nie wiem, Hula B na przykład. W tym miejscu postawimy właśnie pytanie o najlepszy zestaw statku dla małych grupy graczy. Ha! A nawet ha ha! Biorąc pod uwagę to, co powiedziałem, do tej pory uważam, że niezależnie od gałęzi gospodarki, najlepszym rozwiązaniem jest duży statek plus kilka myśliwców dla ochrony. Jeżeli was na to nie stać, to nie inwestujcie. Lepiej skorzystać z tego, co oferuje organizacja, w której jesteście. Statki poniżej 100 dolarów są na poziomie startershipów i nie warto tak naprawdę w nie wkładać pieniędzy. Dopiero w okolicy tej kwoty zaczynają się pojawiać jednostki mające sens. Jeżeli tyle nie macie, to lepiej na początku grać jako załogant. Dodatkowo, im droższy statek, tym większą wartość za dolara dostaniecie w grze. Inaczej mówiąc, wartość Aurory w grze to będzie około 1000 UEC za każdego wydanego dolara. Za Reclaimera będzie to już 10, może 20 tysięcy za jednego dolara. Konkretne wartości nie są jeszcze znane, ale Roberts mówił, że będzie skalowanie podobne do świata rzeczywistego, gdzie jest duża różnica cen pomiędzy pistoletem, myśliwcem a lotniskowcem, gdzie porównywał Aurorę do pistoletu. Skala ma nie być aż tak duża jak w świecie rzeczywistym, ale obstawiam, że będzie spora. W przypadku Idrisa każdy wydany dolar ma szansę wart być 30 albo i 50 razy więcej niż w przypadku Aurory, a może nawet więcej. Dobra, skoro ten przydługi wstęp mamy już za sobą, to przejdźmy do konkretnych propozycji na start dla mniejszej grupy graczy.
Przy rozważaniach zakładam grupę około 5 do 7 osób. Mniejsza grupa będzie już bardziej problematyczna, chociaż niektóre z propozycji dla nich też się nadają. Dość niskobudżetowa opcja zapewniająca dobry zarobek to Hull C plus kilka Buccaneerów lub Hornetów. Ostatnio Hull C chodził po $200, aczkolwiek prawdopodobnie szybko podrożeje, jak tylko zostanie wydany. Myśliwce zaczynają się od około $110. Od biedy może być też Gladius za $90, ale jak dla mnie jest już ciut za słaby. Zestaw obstawy powinien zawierać przynajmniej jeden radar, na przykład Hornet Tracker. Dobrze by było mieć również coś torpedowego lub z dużą ilością rakiet, tak żeby można było szybko unieszkodliwić większe cele. Nieco inną opcją jest kilka freelancerów lecących grupą. Freelancer jest w stanie walczyć, ale nie jest w tym bardzo dobry. W grupie jednak mogą stanowić duże zagrożenie dla przeciwników, jako że są wyposażone w niezłe rakiety, spore działa i w sumie są dość odporne. Jak bardzo chcecie, to można wstawić NPC na siedzenie drugiego pilota, żeby operował tarczami, ale to nie jest tak naprawdę konieczne. Nie jestem w tym momencie w stanie powiedzieć, jak będzie wyglądał freelancer Max na tym tle. Teoretycznie, zgodnie ze statystykami, ma słabsze działa, ale zgodnie z tymi samymi statystykami, zwykły freelancer ma działa czwartego poziomu, co oczywiście nie ma miejsca. Nie wiem, jak Cik ten temat rozwiąże i mam nadzieję, że te działa pozostaną na poziomie trzecim, bo no, ma to sporo sensu. Jednak, no cóż, zobaczymy. W praktyce skłaniałbym się mimo wszystko ku temu wariantowi, no chyba, że go bardzo okaleczą. Pewną, dość ciekawą opcją jest Hull B. Posiada 384 pojemności, posiada 384 SCU pojemności i jest jednosiedzeniowy. Daje to spore możliwości w składaniu floty. Łączy się dobrze z prospektorem. Jeżeli zachowacie proporcje, jeden Hull B albo prospektor na jednego myśliwca na półtora myśliwca NPC, to powinno się dać całkiem nieźle zarabiać. Czyli na przykład bierzemy dwa Hule B, dwóch graczy w myśliwcach i trzy myśliwce NPC. Powinno to zapewnić bezpieczeństwo w trakcie handlu, a jednocześnie całkiem przyzwoity zarobek. Wypada nam około 150 SCU na osobę, no myślę, że to już jest całkiem nieźle. Można też zrobić zestaw, dwa prospektory, jeden Hull B i czterech graczy na ochronie plus 4 do 6 NPC. To daje grupę 7 graczy i całkiem dobry potencjał do zarobku. W takiej grupie powinno być jednak dwóch trackerów, ze względu na to, że transport powinien kursować między stacją a grupą kopiącą i zarówno jedna grupa, jak i druga musi mieć dobre rozeznanie w sytuacji. Jeżeli planujecie głównie walczyć, to skrzydło bojowe ma pewne elementy konieczne i pewne przydatne. Do koniecznych zaliczam zwiad. Nie wyobrażam sobie, że ruszacie do walki nie wiedząc, z czym walczycie. O ile terapin wydaje się dobrym wyborem, to ma on za małe możliwości bojowe. Dla małej grupy bojowej, szczególnie złożonej z myśliwców, będzie miał zbyt małą wartość dodaną. Mimo wszystko pozostałbym przy trackerze. Pewną opcją jest Super Hornet z zainstalowanym modułem z Will-O-Wisp. Da to troszkę większą odporność niż w oryginalnym trackerze, ale da te same możliwości radaru. Być może nawet większe, bo mamy drugiego operatora. Jeżeli chodzi o samo skrzydło, to na ten moment są to trzy statki stanowiące jego trzon. Super Hornet, Saber oraz Buchaner. Do tego zestawu dodałbym jeszcze statek z mocnym uderzeniem przeciw większym jednostkom. Do wyboru mamy Gladiatora albo Vanguarda Harbingera. Obie jednostki mają wady i zalety, ale tak naprawdę jak będzie wyglądał końcowy balans, to się jeszcze okaże. Zależnie od przeznaczenia, kompozycja skrzydła może się zmieniać. Jeżeli nastawiacie się na dłuższe wypady, to Gladiator odpada. Z tego zestawu tak naprawdę tylko Super Hornet i Vanguard ma w miarę przyzwoity zasięg, więc możliwe, że warto oprzeć flotę o takie jednostki. Jako skrzydło bojowe na pewno będziecie mogli wykonywać misje, ale również nająć się do ochrony, a jak wspomniałem, to może być całkiem lukratywne zajęcie. Niestety, jak widzicie, wymienione statki nie należą do najtańszych, a więc nie jest to koniecznie opcja na start. Oriona i Reclaimera dla mniejszej grupy graczy bym kompletnie odradzał.
Są to statki, które będą wymagały większego wsparcia logistycznego i militarnego i jako takie nie są wskazane dla mniejszej grupy graczy. Pozostała jeszcze eksploracja. Ten aspekt został do tej pory dość średnio omówiony, a więc należy brać pewien margines błędu na to, co proponuję. Osobiście widzę to zajęcie dla jednego gracza, na przykład siedzącego w 315p, albo dla dwóch we Freelancer duże. Jeżeli chodzi o taką troszkę bardziej zaawansowaną eksplorację, to tutaj trzeba się liczyć już z pewną grupą bojową. Potencjalnie w skład jej wchodziłby Karak, Terrapin, Z2 Vanguardy, być może coś jeszcze. Myślę, że jest to dość ciekawy skład grupy. Karak powinien mieć obsadzone stanowisko radarowe przez gracza, no i prawdopodobnie pilota. Pozostałe stacje mogą obsadzać NPC. Terrapin pozwala na dokładniejsze rozpoznanie miejsc, do których Karak nie dotrze, plus prawdopodobnie będzie lepiej wykrywał statki, które ewentualnie mogą się zbliżać, podczas kiedy Karak będzie nastawiony raczej na eksplorację ciekawych miejsc plus mapowanie jump pointów. Vanguardy mają duży zasięg, co pozwala dotrzymać kroków Karakowi w dłuższej wyprawie. Jest to flota dla 5-6 graczy, zakładając uzupełnienie jej przez NPC. Być może warto jest również dodać jeszcze pojedynczą osobę na jednostkę rozpoznawczą, którą przewozi Karak. Na ten moment niestety nie wiadomo do końca, jaka to będzie jednostka i jaką będzie pełniła rolę. Przemyt. Cóż, no nie chcę w tym odcinku wchodzić w szczegóły mechaniczne stealtha w Star Citizenie, ale z Q&A dotyczącego Eclipse'a wynika, że większość statków będzie się dało przystosować do technologii. Oczywiście nie oznacza to, że będą one całkowicie niewidzialne, nawet dla radarów. Ale istotnym elementem jest, że da się to zrobić. Przykładem statku, który jest robiony w ten sposób, jest Hornet Ghost. W przeciwieństwie do Eclipse'a i do Sabra, które zostały od razu przemyślane jako statki, które są robione w technologii stealth, Ghost jest jednostką cywilną, która została do tego zadania przystosowana. W związku z tym da się przystosować statki do technologii stealth, a to oznacza, że można to zrobić nie tylko z Ghostem, ale również z innymi jednostkami. W przypadku takich przystosowanych statków warto pamiętać o jednym. O ile emisje cieplne i emisje M da się ograniczyć stosując odpowiednie komponenty, o tyle z przekrojem statku jest dużo słabiej, a jest to jeden ze sposobów namierzania. Spróbuję przybliżyć temat w jednym z następnych odcinków. W tym jednak powiem, że teoretycznie powinno dać się zredukować wykrywalność małych jednostek. To oznacza, że powinno dać się zredukować emisję np. Freelancera. Co ciekawe, pod tym względem Freelancer ma dużą przewagę nad konstelacją, która jest dużo większa i ma dużo większe reaktory i tarcze. W każdym razie będzie to wymagało dużych inwestycji w komponenty i w zasadzie przeorania całego statku, ale na dobrą sprawę z floty Freelancerów można zrobić całkiem dobrą flotę przemytniczą. Nie jestem pewien, jak wyglądają statystyki dla Caterpillara. Teoretycznie jest on spory, ale jeżeli patrzymy na niego od przodu, to ten przekrój wcale nie jest taki wielki. Być może jego również dałoby się przystosować, żeby dobrze ukrywał się przed radarami. Oczywiście no nie spodziewam się, że zniknie całkowicie. Wystarczy, że będzie widziany już jako myśliwiec i to będzie już bardzo dużo dawało. Ze statkami większymi oraz ze statkami w serii Hull takich rzeczy już nie zrobimy. Oczywiście, gdy wróg znajdzie się w okolicy takiego Caterpillara czy innego statku, to namierzy go bez problemu ze względu na jego wielkość. Ale dopóki nie będzie w tej samej przestrzeni i będzie szukał statków w systemie słonecznym, to może się dać go w miarę skutecznie ukryć. Cóż, zobaczymy. O ile w przypadku Freelancera myślę, że to jest wykonalne, w przypadku większych statków jest to już pewne pytanie. Star Citizen ma obecnie sporą wyrwę, jeżeli chodzi o średnie statki. Jestem przekonany, że z czasem będzie ona wypełniana. Spodziewam się, że nawet w stosunkowo niedługim czasie. To spowoduje, że pojawią się nowe możliwości i ciekawe konfiguracje, które mogą nieco zmienić końcowy balans. Ogólne założenia raczej się jednak nie zmienią. Posiadanie dużego statku, nawet w małej grupie graczy,
będzie mocno zmieniać możliwości całej grupy. Tym stwierdzeniem żegnam się z Wami. Do zobaczenia w świecie Star Citizena.